Spotykam się nieprzypadkowo na scenie Teatru Syrena. Tak jest. Bo to chyba teraz jest twój świat, co? Tak. To jest mój najnowszy świat i jestem przeszczęśliwy, że jestem częścią tego świata i tej rodziny, bo zostałem przyjęty jak chyba nigdzie indziej do tej pory. I przygotowujesz tutaj co? Najnowszą premierę, moją pierwszą po powrocie do Warszawy. Premierę musicalu Rock of Ages. Premiera w połowie września, także ciężko pracujemy, ale jest śmiechu, że hej. Czy to było tak, że jak przyjechałeś do Warszawy, tak jak mówisz po raz kolejny, ale może o pierwszym razie nie będziemy mówić, pierwsze razy są często nieudane. Było, minęło, dokładnie. Przyjechałeś i czy to było tak, że to był pierwszy casting, który wygrałeś, na który poszedłeś i który wygrałeś? Pierwszy. Pierwszy. Przyjechałem i dwa dni później był casting. A co w tym teatrze, jak masz porównanie z wieloma teatrami innymi, co w tym cię zachwyca najbardziej? Bo gdzieś ludzie, tak. Ale co jest w tych ludziach? Wiesz, to jest chyba nie do zważenia i zmierzenia. To jest po prostu atmosfera tego miejsca. I myślę, że to absolutnie, jak w tym powiedzeniu, że ryba psuje się od głowy, tak tutaj ta ryba jest wyjątkowa, bo ma piękną, mądrą, empatyczną głowę w postaci Jacka, dyrektora Teatru Syrena. I to jest, i tak już potem to działa na każdej płaszczyźnie, jeśli chodzi o czynnik ludzki, aktorów, realizatorów, wspaniałą panią portierkę, którą ostatnio poznałem, mówię, Boże, nawet pani jest fantastyczna. Także to jest niebywałe miejsce. Miejsce, w którym też, do którego mam ogromną pokorę, bo wiem, jakie ma tradycje. Ogromne, ogromne. I jakie tuzy i fantastyczni ludzie na tej scenie występowali. Jestem tym bardzo podniecony. No i teraz nie może się zepsuć, bo jak to Syrena jest na górze piękną kobietą, tak. A ma potem piękne ogon. Zresztą co widać po tej publiczności, która się układa, te krzesełka się układają w taki syreni piękny, w piękny ogon. Tak. Ale też kiedy widziałem cię na scenie, to miałem takie poczucie, które bardzo rzadko się zdarza i bardzo rzadko je czuję, jeśli patrzę na aktorów jako widz, czyli poczucie bezpieczeństwa. Tego, że wiem, że jak wyjdziesz na scenę, co zrobisz, co wykonasz, to wiem, że nie będzie skuchy. I to jest rzeczywiście dość rzadkie poczucie. I mam wrażenie, że scena to jest to miejsce, w którym ty rzeczywiście się czujesz bardzo dobrze. Nie wiem, czy teraz, w tym momencie, podczas naszej rozmowy, czujesz się dobrze. Bardzo dobrze. Ale może dlatego, że siedzimy tyłem do publiczności, może być odrobinę skrępowany. Tak, będę zerkał co chwilę. Czy... Ale to jest miejsce, w którym na przykład jeśli masz trudny dzień i wchodzisz na scenę, to zapominasz o tym, co jest za twoimi plecami, że to jest miejsce, w którym wiesz, że tu powinieneś być i tu czujesz się fajnie. Wiesz, to jest bardzo różnie i zaraz ci odpowiem na to pytanie, ale też bardzo ci dziękuję za ten komplement, bo to jest dla mnie ogromny komplement, że mówisz, że czułeś się bezpiecznie, bo to dobrze, jak widz ma komfort. Znaczy też czasami dobrze, jak jest mu niewygodnie, ale akurat w spektaklach, których nie widziałeś, to wydaje mi się, że to jest takie nieodzowne, żeby mieć takie poczucie, że wszystko będzie zagrane jak trzeba, zaśpiewane, zatańczone, że jakby ty się nie martwisz, czy on to wyśpiewa, czy nie wyśpiewa, więc to jest dla mnie szalenie ważne, że to powiedziałeś i bardzo za to dziękuję. A jeśli chodzi o drugie pytanie... Ustalmy, że nie zapłaciłeś mi za to, żebym to powiedział. Jeszcze ci nie zapłaciłem. A jeśli chodzi o drugie pytanie, to jest naprawdę bardzo różnie, bo to oczywiście zależy od tego, co ja tam za drzwiami zostawiam, co się danego dnia wydarzyło. Jeżeli wydarzyło się coś, co mnie totalnie pokonuje, no wiadomo, są takie sytuacje życiowe, takie ostateczne, powiedziałbym, to wtedy rzeczywiście czułem nawet nienawiść trochę do tego zawodu i że wychodzę na scenę. Nienawidzę tych ludzi, którzy przyszli, oczywiście nie wiedzą, co się wydarzyło w moim życiu, oni po prostu zapłacili i chcą dostać to samo, co ci, co byli przedwczoraj. I wtedy rzeczywiście czuję taki duży dysonans, ale to są oczywiście sytuacje do policzenia na palcach jednej ręki. Natomiast rzeczywiście najczęściej jest tak, jak mówisz, że jeżeli nawet mam dzień, że energia jest bardzo w dół, myślę sobie, Boże, jak ja to pociągnę, jak to dzisiaj uniosę, tak. I do dzisiaj nie wiem, jak to się dzieje, ale ostatnio sam ze sobą się umówiłem, że po prostu każdego dnia daje swoje dzisiejsze 100%. I to jest chyba najuczciwsze, co umiem w tej sytuacji.
Bo to jest nie tylko historia o tym, że wychodzi się na scenę i coś się gra, tylko też o tym, żeby pociągnąć ze sobą tę publiczność, żeby dać im te dobre uczucia albo te złe, o których mówisz, te niewygodne. I jednocześnie, żeby oni nie wstydzili się za to, że coś na scenie nie wyjdzie. I ty tę umiejętność, tę charyzmę rzeczywiście masz. I a propos ciągnięcia publiczności w górę, chciałbym, żebyśmy teraz uderzyli w wysokie C. Dajesz. C jak cymbala. I porozmawiali o twojej roli w Gorączce Sobotniej Nocy. W Teatrze Muzycznym w Gdyni w zeszłym sezonie została wystawiona Gorączka Sobotniej Nocy pierwszy raz w ogóle w Polsce, tak, prawda? I to jest, i ty grasz tam główną rolę, tak, Toniego, i to jest rola, która jest marzeniem wielu aktorów, którzy grają w musicalach, może nawet wszystkich aktorów, jeśli mają ku temu warunki, a nawet tych, którzy nie mają warunków, też wydaje mi się, że mogą w Gorączce zagrać. Ty zagrałeś tę rolę, zagrałeś ją brawurowo i tam musisz pociągnąć za sobą 60 osób na scenie i 1100 czy 1200 na widowni. I teraz skąd się bierze siłę na to? Na to, żeby wyjść i żeby zawalczyć o miłość tych ludzi, o szacunek tych ludzi, którzy z tobą pracują i o to, żeby najlepiej zagrać to, co tam grasz. Wiesz co, pierwsza odpowiedź, jaka mi się nasuwa, to miałbym ochotę odpowiedzieć ci nie wiem, bo nie wiem tak naprawdę, skąd się bierze te siły. Natomiast myślę, że to jest wypadkowa bardzo wielu czynników, ale też chyba bardzo dobrze jest nie walczyć o ich miłość. Myślę sobie, że, znaczy nawet przypominam sobie, że kiedy robiliśmy próby do Gorączki, trwały 4 miesiące, to był taki mój sentymentalny powrót do Gdyni. To rzeczywiście zdarzało się, kiedy bardzo rzadkie wieczory, kiedy nie mieliśmy próby wieczornej, mogłem przyjść i zobaczyć kolegów w innych tytułach. I pamiętam tę dwoistość uczuć, patrząc na nich na scenie, że z jednej strony byłem tak strasznie podniecony, że za chwilę to będę ja i ja będę ten spektakl, jak to nazwałeś, prowadził. Ale zaraz przychodziło takie, wiesz, charakterystyczne uczucie w podbrzuszu, że Boże, to naprawdę będę ja i to się naprawdę zbliża i to się wydarzy i to musi być dobre. Ale to uczucie było miłe, tak? Wiesz co, było i miłe, bo było i podniecenie, ale był też strach. Oczywiście w proporcji, wiadomo, było więcej tego podniecenia, bo ja się nie mogłem doczekać tej premiery. Natomiast rzeczywiście, no jednak mam ogromną pokorę do tej sceny. To jest, wiesz, jedna z największych, to jest chyba druga, jeśli chodzi o wielkość scen w Polsce, największy, najstarszy teatr muzyczny w Polsce, z którego się wywodzę w ogóle. Więc pomyślałem sobie, Boże, wracam tu po 10 latach, takie rulsko, w cudzysłowie. To prawda. Właściwie nie schodzę przez 3 godziny ze sceny. No i ja nie mogę tego spieprzyć. Ja muszę to zrobić najlepiej, jak potrafię. Więc nie wiem, na twoje pytanie odpowiadając, jak to się robi, nie wiem, bo to wiesz, codziennie jest inaczej, ale uczucie satysfakcji, jakie mi towarzyszy po skończonym spektaklu, jest po prostu nie do opisania. A może odpowiedź na to jest taka, bo rzeczywiście ta rola jest niesamowita. Tak jak powiedziałeś, 3 godziny nie schodzisz ze sceny, znikasz na 20 sekund, żeby się przebrać. 20 tak. sekund na przebiórkę. To dzięki paniom garderobionym. Tina Turner tego nie potrafiła, nawet ty to potrafisz. I to jest też bardzo trudna rola, bardzo wymagająca, bo jest wymagająca i tanecznie, i głosowo, i dramatycznie. Grasz tam 19-letniego chłopaka i to jest niesamowite. Dla mnie, wyjadacza teatralnego, było niesamowite to, że ja patrzyłem na ciebie, wiedząc, ile masz lat, i widziałem na scenie 19-letniego chłopaka. To było coś, co kompletnie zlasowało mi mózg. Zresztą ta rola jest uznawana przez wielu krytyków za najlepszą rolę w zeszłym sezonie, nie mówiąc nawet ostatniej dekady, jeśli chodzi o teatr musicalowy. Więc rzeczywiście jest to niesamowita sprawa. I być może odpowiedź na to pytanie, teraz sobie odpowiem na pytanie, które ja zadałem. Bardzo proszę, baw się dobrze. Be my guest. Jest taka, że po prostu jesteś bardzo dobrym i bardzo dobrze przygotowanym i bardzo zdolnym aktorem, który właśnie w tej roli akurat potrafi połączyć taniec, który towarzyszy ci od dziecka, śpiew,
doskonale śpiewasz. No i tę część, która jest szalenie ważna, czyli dramaturgiczna, bo ty masz za sobą bardzo dużą szkołę w Teatrze Polskim w Szczecinie, jeśli chodzi o dramatyczne. Mhm. I czy masz świadomość tego, ile ten Szczecin ci dał? Absolutnie. Absolutnie, właśnie robiąc taki krótki skok w przeszłość, właśnie o tym, o czym mieliśmy nie mówić, czyli o mojej pierwszej Warszawie, do której przyjechałem po szkole. Coś tutaj zrobiłem, ale jakoś tak wiedziałem, że to za mało. I pamiętam, że jak jechałem do Szczecina, to jechałem tam jako taki, miałem wtedy takie poczucie, że jadę jako przegrany, że właśnie że wyjeżdżam, oto wyjeżdżam z tej Warszawy, w której mi się nie udało i jadę do jakiegoś Szczecina. A pomimo tego, że mieszkałem już w kilku miastach i z każdego mam wspaniałe wspomnienia, to myślę sobie, że żadne miasto tak naprawdę nie przywitało mnie piękniej niż Szczecin. Dało mi bardzo dużo. A już w samym tym ujęciu, wiesz, zawodowym, to właśnie to, że to jest teatr dramatyczny, to jest teatr, który jest w swoim repertuarze bardzo otwarty i szeroki, więc eksploatuje nas na wielu płaszczyznach, no dało mi wielki trening i za to będę wdzięczny do końca życia. No i też oczywiście też muszę powiedzieć o tej głowie, jak tutaj w przypadku Teatru Syrena mówiliśmy, że to Jacek, wspaniały dyrektor, to tam w Szczecinie Adam Opatowicz, dyrektor, który już, jeżeli jeszcze nie 30 lat, to już prawie 30 lat jest tym dyrektorem. I to jest człowiek, który przez pierwsze lata tego teatru mówiłem, w sensie mojego bycia w tym teatrze, mówiłem, że wierzy we mnie bardziej niż ja sam w siebie wierzę. No i chyba było tak, że on wcześniej wiedział, że ty się tam zatrzymasz i będziesz na stałe niż ty, tak, prawda? Tak. No to była ciekawa historia, bo pijesz do tego jak etat, tak? Jak pojechałem na rozmowę. Ja właściwie bardzo nie chciałem etatu. Chciałem być gościnnym aktorem, chciałem ciągle mieszkać w Warszawie i mieć to poczucie, że dobra, gram tam, ale ciągle jakby co jestem w Warszawie. I on tak mówi, no ale nie mam etatu. Ja mówię, no to bardzo dobrze, bo ja nie chcę etatu. Jak to nie chcesz? Wszyscy chcą. Ja mówię, no to świetnie, to niech pan da wszystkim. A ja właśnie tak gościnnie coś tam. Ale jakbym miał, to byś chciał, czy nie? Nie, ale jakbym miał. Ja mówię, no to byśmy może porozmawiali. Jeszcze nie zdążyłem po tej rozmowie, która była fantastyczna i trwała 2 godziny, nie zdążyłem dojść do bufetu i zadzwonił i mówi, że jest ten etat. Mówi, słuchaj, weź go, a potem zobaczymy. Zobaczymy, jak ci się będzie podobało i tak dalej, więc to było niesamowite. Zresztą powiedział mi, że moim debiutem będzie Bal Manekinów i to będzie taki epizodzik, gdzie muzykę będzie tworzył Łona i Weber. W ogóle mi wtedy nieznani. Pamiętam, że przyjechałem do Warszawy i mówię do moich znajomych, że jakaś Łona będzie pisała muzykę. W ogóle oni tak patrzą na mnie, jakbym powiedział właśnie, że jakiś Michael Jackson będzie pisał. Oczywiście później się spotkaliśmy i z epizodu zrobiła się jakaś duża rola. I ważna. Dla mnie na pewno ważna i też fajnie wtedy przyjęta bardzo, więc z czego się bardzo cieszę. Ale potem nie brakowało tych szans, także ja naprawdę jako młody wtedy bardzo aktor bardzo na tym skorzystałem i mam do tego ogromną wdzięczność. No i też w Szczecinie spędziłeś 8 sezonów, zagrałeś kilkadziesiąt ról i tak jak mówisz, pełne spektrum, bo tam grać, bo to jest też, powiedzmy o tym, teatr, który jest kochany bardzo przez publiczność. Mhm. I rzeczywiście cały czas są tłumy, bardzo trudno o bilety, niektóre spektakle ludzie czekają po 3 lata, żeby je obejrzeć. I gracie tam od klasyków, czyli nie wiem, jakieś od Czechowa, tak, po współczesne sztuki też chociażby, tak, rosyjskie. I to doświadczenie dla młodego aktora wydaje mi się niewiarygodne i niesamowite. Nie do przecenienia, absolutnie. To jest absolutnie coś, czego byś w Warszawie nie dostał, bo tu rzeczywiście ten rynek jest bardzo zamknięty. Jako młody aktor zaraz po szkole nigdy byś nie zagrał tylu fantastycznych ról i tylu głównych ról albo wiodących ról, bo nie ma co ukrywać, ja jesteś jedną z gwiazd tego teatru. Wiesz, ja jestem bardziej niż pewny, żebym w Warszawie wtedy tych szans nie dostał, dlatego że ja kończąc Baduszkową w Gdyni, 4-letnie studium wokalno-aktorskie, szkołę z 60-letnią ponad tradycją, byłem przecież, tutaj przyjechałem z taką łatką, w ogóle moją wymarzoną szkołą, bo ja wiedziałem, że to będzie szkoła, która pożeni wszystkie moje pasje. No właśnie, bo porozmawiajmy o tej Baduszkowej i odczarujmy trochę tą szkołę, bo z mojego punktu widzenia, czyli widza człowieka, który interesuje się teatrem, Baduszkowa jest jedną ze szkół teatralnych. Tak. Natomiast widzę, kiedy spotykam się z aktorami, że Baduszkowa traktowana jest jakoś niżej od innych szkół teatralnych. Tak. Przy czym
Ciekawe jest to, że często pobaduszkowe aktorzy dużo lepiej, dużo bardziej się wybijają i są dużo bardziej wszechstronni niż po tych szkołach dramatycznych. Więc o co chodzi z tą baduszkową? Powiedz mi. Wiesz co, ja nie mam pojęcia. Znaczy, w najprostszym ujęciu jestem przekonany, że chodzi o to, że jest to ta piąta szkoła, która nie jest szkołą wyższą, bo to jest studium przyzakładowe, jak to mówiła, mawiała wspaniale pani Danuta Stenka o swoim w ogóle dwuletnim studium przy Teatrze Wybrzeże, które już chyba nie istnieje, a jeśli istnieje, to przepraszam, ale chyba nie. Ona mówiła na to, że to jest właśnie chyba jej zawodóweczka, czy jakoś tak, wiesz, z jakimś takim fajnym uśmiechem się do tego zwracała. Natomiast ja myślę sobie, że to jest tak, że to jest rzeczywiście przedziwne, bo o ile na świecie naprawdę i na West Endzie, i na Broadwayu jest tak, że aktor, który śpiewa, tańczy i gra, to jest ten bardziej w cenie, to u nas jest odwrotnie. Aktor, który jest dramatyczny, to jest ten jedyny słuszny, ceniony, a ten musicalowy to, że sobie, no tam wiesz, poskacze, pośpiewa. I strasznie się cieszę, że troszeczkę udało mi się odczarować ten mit, będąc w Teatrze w Szczecinie, bo oczywiście ja mam ogromną pokorę do tego aktorstwa dramatycznego, żeby nie było, absolutny szacun, bo to jest tak, że wiesz, że może być bardzo łatwy musicalik, który rzeczywiście jest musicalikiem, ale też może i wspaniała, trudna, eksploatująca, bardzo dramatyczna sztuka, ale może być też odwrotnie. I bardzo często zdarzało mi się spotkać różnych kolegów w teatrach dramatycznych, którzy mówili, że podam ci musicalik, po czym jak przychodziło do zaśpiewania jakiejś najprostszej pioseneczki, a jeszcze nie daj Boże, wiesz, wymachnięcia nogą do tego, no to już wiesz, to już było tak, że no, nie róbmy tego. To już sobie nie do końca radzi. Tak, więc jakby ja mam jakąś taką naprawdę potrzebę w sobie odczarowania tego mitu, dlatego że znam bardzo wielu wspaniałych, bardzo sprawnych dramatycznie kolegów, którzy są właśnie po szkole baduszkowej, nie mówiąc już o tym, że śpiewają i tańczą, ale odpowiadając na twoje pytanie, nie znam na nie odpowiedzi. Najprościej mówiąc, wiesz... Czy zauważyłeś, że to jest kolejne pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Tak. I nie znam tej odpowiedzi przez 20 zdań. Rzeczywiście... W moim odczuciu to wynika, może wynikać z tego, że tak jak mówisz, jedna rzecz, że to jest szkoła zawodowa, a druga, że jednak... Ale z państwowym dyplomem. Jakby to jest, wiesz, to też warto powiedzieć, że to jest tak samo państwowy dyplom, jak państwowy dyplom mają koledzy z Akademii Teatralnej czy z Krakowa. Tam po prostu nie dostajemy magistra kształcenia. Ale wyższego. Też na pocieszenie, myślę, że dla wszystkich osób, które starają się i chcą, albo tak jak ty, to nie jest, to chyba było tak, że ty o baduszkowej marzyłeś od samego początku. Tak, absolutnie. Nie, bo to było... o szkole w Warszawie, Łodzi czy Wrocławiu, absolutnie, tylko właśnie o baduszkowej. Dlatego, że wiedziałem, że ja w ogóle zawsze chciałem śpiewać. Po tym, jak się okazało, że też ten taniec tam jest wpleciony i do tego doszły jakieś zajęcia, aktorskie, to pomyślałem sobie, że bardzo trudno będzie mi wybrać, a potem okazało się, że wcale nie muszę wybierać, że jest taka szkoła w Polsce, która pozwoli mi się porozwijać, wiesz, na tych trzech płaszczyznach i to było nie do przecenienia, więc ja byłem przeszczęśliwy, jak się tam dostałem. I chyba na pierwszym albo na drugim miejscu, tak? Mhm. Czyli baduszkową też wziąłeś szturmem. Myślę, że to wynika też z czegoś, co my w socjologii określamy tak zwanym klasizmem. Bo też na przykład ludzie, którzy kończą Warszawę, uważają, że są lepsi od tych, którzy w Krakowie, ci, którzy z Krakowa uważają, że są lepsi od tych, którzy we Wrocławiu, ci, którzy we Wrocławiu, od tych, którzy w Białymstoku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I można się w to bawić, a tak naprawdę chodzi chyba o to, żeby uprawiać ten zawód. I baduszkowa daje to, że wy właściwie od pierwszego czy drugiego roku studiów już jesteście na scenie, tak? Tak. Właściwie trzy czwarte, może nie wszyscy ludzie z roku, ale myślę, że trzy czwarte każdego roku na pewno stanęło na scenie. I oczywiście to jest, wiesz, też fajna lekcja pokory, bo oczywiście na pierwszym roku siedzisz, bo tam jest obowiązek, musieliśmy jako studenci tej szkoły oglądać spektakle, które były grane. Oczywiście na pierwszym roku wszyscy są najmądrzejsi i są największymi krytykami, wiesz, patrzą na tych starszych kolegów aktorów i mówią takie, boże. Co on gra? No i nagle taki drugoroczny czy trzecioroczny delikwent staje na tej scenie w piątym rzędzie, w ostatnim rzędzie, wiesz, jakiegoś układu, gdzieś tam jest drzewem, które się przechadza i masz takie, Boże, przepraszam za te wszystkie myśli, które miałem kiedyś, jak widzisz nagle, wiesz, tę tysięczną widownię i tę całą machinę, jaka tam, tę teatralną machinę, no to myślisz sobie, Boże, to jest naprawdę coś, stanąć tam z przodu i próbować się z tym mierzyć, także no... Jak dla mnie najlepsze 4 lata chyba
do tej pory w moim życiu. Czyli właściwie dla aktorów to powinno być marzenie o tym, żeby, tak jak mówisz, stanąć na jednej z największych scen teatralnych w Polsce z największą widownią i nawet być tym drzewem, bo oswajasz się. To jest ta cała dyskusja. Czym powinny być szkoły aktorskie? Powinny być szkołami zawodowymi. Baduszkowa idealnie taką szkołą zawodową jest. Od drugiego roku uczysz się szacunku do wszystkich, do panów technicznych, do pań garderobianych. Sprawdzasz mikroport albo, nie wiem, wiesz, to jest niesamowite, dostajesz jakieś swoje pierwsze pieniądze, chociaż za moich czasów Tegarza, za pierwszy spektakl, w którym grałem, to było chyba 18 zł albo 40, nie pamiętam, ale jak już dostałem 40 za Franceska w reżyserii Wojtka Kosielniaka za jakieś tam dwa zdania, to ja byłem, myślę sobie, Boże, ja zarabiam na siebie, wow, czad. Więc to było super. To było absolutnie wspaniałe. A spróbujmy jeszcze odczarować jedno hasło. Użyłeś go w tej rozmowie i zastanawiam się, czy na przykład jeśli ktoś ciebie tak nazwie, to nie jest to jak się do tego odnosisz. Bo z jednej strony, bo powiedziałeś, użyłeś określenia aktor musicalowy, a z drugiej strony powiedziałeś, że za granicą jest to tak, że aktor to jest osoba, która... Tak. I świetnie gra, i świetnie śpiewa, i świetnie tańczy. To jest ten ideał aktora, to jest ten aktor kompletny. I czy twoim zdaniem w ogóle powinniśmy używać tego określenia aktor musicalowy, czy powinniśmy w ogóle tego unikać, żeby nie szufladkować? Wiesz co, ja w ogóle powiem jeszcze więcej. Znaczy, tak, absolutnie tak uważam. Natomiast... Też wiesz, ja bym nie chciał, żeby to tak zabrzmiało, że ja, że aktorstwo musicalowe, że nagle ja robię to samo przewrotkę w drugą stronę. Bo ja uważam, że przecież może być wspaniały, wybitny, zresztą może jest wielu aktorów, wybitnych, dramatycznych aktorów, którzy nie śpiewają, bo tego nie czują, bo to nie jest ich język, bo nie tańczą, bo to też nie jest ich język, ale z kolei słowem czarują tak, że daj Boże zdrowie. I ja po prostu jestem za tym, żeby tego nie wartościować, żebyśmy się ci ludzie teatru, my ludzie teatru, nie wartościowali. A wydaje mi się, że każda próba wartościowania kolegi czy koleżanki to jest po prostu, no, świadczy o nas, o naszej małości i o naszych kompleksach, które każą nam oceniać. No zawsze będzie ktoś lepszy albo ktoś gorszy od nas. Tak, oczywiście, a z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że nasz zawód, tak od razu patrzę na widzów, jakbym tutaj, jest bardzo niemierzalny. Na tę samą gorączkę, na której ty byłeś, na mój spektakl w Gdyni, obok ciebie mógł siedzieć ktoś, kto patrzył na ciebie z wytrzeszczem oczu i myślał, czy ja patrzę na to samo? Dla mnie ten koleś jest beznadziejny. Nie byli, ale wszyscy byli zachwyceni, spróbowaliby nie być. Ale wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że to jest naprawdę niemierzalne, że może komuś nie pasować ton mojego głosu, moje aktorstwo, mój taniec i spoko. Oczywiście, wiesz, zawsze boli, bo chciałoby się podobać, natomiast ja to naprawdę rozumiem i to trudno zważyć, wiesz, czy to jest dobre, obiektywnie dobre. No myślę, że akurat w twoim przypadku, w przypadku Gorączki czy innych spektakli jest tak, że ty wchodząc na scenę masz światło i jeszcze nawet jeśli punktowe światło nie było skierowane na ciebie, to od razu było ciebie widać. I masz rację, że komuś może coś się nie podobać, ale nie sposób cię nie zauważyć. A trochę w aktorstwie również o to chodzi. Krytycy są wszędzie. I ta kwestia zawodu też jest bardzo ważna dla mnie, bo powiedziałeś kiedyś takie piękne zdanie, to ja steruję tym zawodem, a nie zawód mną. I co to znaczy dla ciebie? Dla mnie to jest chyba jakiś synonim wolności. Ale też absolutnie mam świadomość tego, że ja sobie po prostu dzięki Bogu od jakiegoś czasu mogę na tę wolność pozwolić. A znam mnóstwo, mam mnóstwo kolegów, którzy nie mogą. Biorą po prostu to, co jest, w sensie praca, potrzebują pracy. Ja oczywiście też jestem absolutnie na początku swojej drogi, natomiast staram się rzeczywiście wiercić dużo w tym zawodzie i zmieniać i spotykać nowych ludzi na swojej drodze. Stąd ta syrena, która po prostu spadła mi jak z nieba, bo czuję ogromną potrzebę przewietrzenia też swojego życia zawodowego, a to miejsce mi daje na to ogromną szansę. Wiesz, też ten materiał, to Rock of Ages, które robimy, to jest totalny pastisz, totalny wygłup, bardzo trudne śpiewanie, bardzo wysokie, takie wiesz, hity lat 80., więc absolutnie ja uwielbiam kicz, uwielbiam stare Eurowizje i te po prostu dużo, wysoko, szeroko, więc to jest, można się tutaj naprawdę
pokazać, ale też będzie bardzo śmiesznie i tak absolutnie też świetna choreografia Jarka Stańka, Jacek, dyrektor Mikołajczyk, reżyseruje, więc no, naprawdę dawno nie miałem takiego czasu, żeby wstawać rano, gdzie ja nienawidzę wstawania rano i czasami żartuję, że w ogóle po to ten zawód sobie wymyśliłem, żeby mieć wolny poniedziałek i nie wstawać przed 8, ale rzeczywiście dawno nie miałem takiego uczucia, że biegłem na te próby przeszczęśliwy. Bo spotykasz tutaj też ważnych dla siebie ludzi. Tak, tak. Na swoim Instagramie, a propos ważnych ludzi, często używasz takiego określenia hashtag bogaty ludźmi. I co to znaczy? Hashtag bogaty ludźmi. To znaczy, że a propos właśnie nawiązując do tego znowu pierwszego czasu warszawskiego, pamiętam, że tam rzeczywiście tej pracy było bardzo niewiele, jeszcze kończyłem drugą szkołę wtedy, za którą też sam płaciłem, więc potrzebowałem tej kasy. Ja wiedziałem, że nie mogę nawet... A to druga szkoła to jaka? To Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Natomiast wiedziałem, że nie mogę nawet zasygnalizować rodzicom, że ja tych pieniędzy nie mam, bo wiedziałem, że oni nie mają możliwości mi dosłania kasy, a wiedziałem, że jedyne co w ten sposób sprawię, to wiesz, to ich zastresuje. I hashtag bogaty ludźmi. Powstał jest, właśnie wtedy, kiedy pamiętam. Zaznajamiasz się tylko z bogatymi ludźmi, żeby mieć kasę. Nie. I hashtag bogaty ludźmi powstał właśnie wtedy, chyba jeszcze nie było wtedy hashtagów, albo ja przynajmniej nie pamiętam, nie znałem tego słowa, ale pamiętam, że szedłem ulicą jakiś taki strasznie, wiesz, połamany i smutny. I tak sobie gadałem, nie wiem, czy z Bogiem, czy ze sobą, nie wiem, ale mówię, może i jestem biedny. Ale gdyby ktoś miał mnie wycenić na podstawie ludzi, jakich mam dookoła siebie, to jestem w czołówce Forbesa. I to się absolutnie sprawdza w każdym z miejsc, w których mieszkałem do tej pory, że spotykam fantastycznych, bardzo wartościowych ludzi, którzy są moim właśnie skarbem, moim kapitałem, moim bogactwem. Absolutnie. A jeszcze zbliżając się powoli do końca, powiedziałeś o Katowicach. Mhm. I nie sposób powiedzieć, nie powiedzieć, chciałbym zaśpiewać w ogóle, nie powiedzieć o twoim śpiewaniu, które jest niezwykle chwytające za serce i sprawia, że porusza w ludziach ogromne emocje. Co z tym, chłopaku? No jest plan. Jaki? Jest plan, który przesuwam z roku na rok. Ale mam nadzieję, że już może właśnie w tym uda mi się nagrać płytę, bo to jest jeszcze takie moje właściwie ostatnie niespełnione marzenie. A trochę nie mam na to czasu, trochę jednak teatr bardzo zdominował to moje życie przez ostatnie paręnaście lat, ale myślę sobie, że to może być fajny czas na to, żeby teraz w tę stronę pójść i poopowiadać trochę historii może nieco bardziej osobiście i nie chować się już za te wszystkie role. Za Rock of Ages, Gorączkę Sobotniej Nocy, tylko opowiedzieć o Filipie Cembali. Czyli tak. To jest to, czego powinienem ci życzyć, tak? Nagranie płyty? Tak. Czegoś to byłoby jeszcze? Super. No myślę, że też chciałbym bardzo, żeby ta premiera w Syrenie teraz w połowie września fajnie odpaliła i żeby nam się to dobrze i długo grało i żeby to dawało dużo ludziom, naszym widzom radości. Przynajmniej tyle, ile my mamy teraz w trakcie tej pracy. A dla ciebie, dla siebie, po dla ciebie jako człowieka, czego mam ci życzyć? Żeby było jak jest, bo jest naprawdę pięknie i dawno nie czułem w życiu takiej harmonii na każdej płaszczyźnie. Więc myślę sobie, że moje problemy to są absolutnie w tym momencie problemy pierwszego świata, problemy ego, a z nimi sobie poradzę. To tego ci bardzo życzę. Rozwijaj się pięknie, tak jak do tej pory. Jesteś, jeśli mogę ułożyć jakiś hashtag na twój temat, to jest hashtag 3N. Najmądrzejszy, najzdolniejszy, najpiękniejszy. Mój Boże. Czego można więcej? Niczego, ja chcę tylko ten hashtag. Bardzo dziękuję. Ci bardzo.